Można powiedzieć, że to co, no, mogę cię świadomie nazwać DJ-em starego pokolenia. No, zdecydowanie tak. Ja wcale się tego nie wstydzę. No. Czy w filtrze powietrza powinien być olej? Chyba nie. No i poznaliśmy historię, jak powstał w ogóle Łuki na Pussy Dog. A napisałem do Piotra, napisałem do Niewalda właśnie teraz, że coś tam, a zrobię wywiad z Łukiem, czy może jakieś podrzucić tematy, bo graliście pewien czas równolegle w Poznaniu. Mówi, nie, Łuki dłużej, Łuki wcześniej. I Piotr napisał właśnie, że jak zaczynał się wbijać do Poznania, to Łuki już kończył, więc tam nie chcę za bardzo jakby ja nie tutaj... kończyłem, bo grałem równolegle z nim cały czas, nie? Tylko bo ja, on tak ładnie mnie podsumował, że już kończyłem, no ale absolutnie nie kończyłem. Robiłem tam imprezy przecież równolegle teraz, nawet w czasach, kiedy już oni opanowali Esku, czyli te nie wiem, ostatnie ile lat to było, 3-4? Jak oni opanowali Esku? No jakoś tak, no powiedzmy. Możliwe, to nawet w tych czasach przecież organizowałem jakieś imprezy jeszcze swoje, bo ja miałem osobną jakby do... Były grube te pussy stacje, nie? No oczywiście najgrubsze pussy stacje były, kiedy to zaczynaliśmy, nie? Bo wtedy tak naprawdę my byliśmy pierwszą taką, nazwać, formacją, która zaczęła robić takie trochę większe eventy niż w takich malutkich klubikach. No i zaczęliśmy je robić przede wszystkim też w różnych miejscach, co było takim naszym świadomym zabiegiem. Zresztą mówiłem o tym ostatnio z Piotrem, rozmawiając właśnie podczas tego streamingu z Cinera, że to wszystko wynikało tak naprawdę z takiego lekkiego konfliktu, który mieliśmy z właścicielką Pozdali, której, prawdę mówiąc, rozkręciliśmy imprezy przecież. A bo Piotr potem też kręcił, nie? Mocne imprezy w Pozdali. Myślisz o już zupełnie innym Pozdali. Ja nie myślę o żadnym Pozdali, tak naprawdę. Pozdali o świętym Marcinie, nie? O świętym Marcinie. A Pozdali to była taka knajpka, do której było, czy ja wiem, 25 miejsc siedzących. Stoliki, pamiętam, z taką grafiką przeciętego plastra cytrusa. To była taka mała klitka w piwniczce kamienicy na Wrocławskiej. Jak się wchodzi we Wrocławską od strony Kupca, to pierwsza brama po prawej stronie, jak się w nią wjedzie, to jest taki brukowy dziedziniec. I zupełnie w prawo, ostatnie drzwi po prawej w podziemie, to było małe Pozdali. To były dwa pomieszczenia, dwa i pół pomieszczenia, powiedzmy. Tam się Pussy Stacja rozkręciła. To było. Nie, tam to przed. Znaczy, Pussy Stacja to jest już wymysł Pussy Doga, jakby naszej formacji. A my tam graliśmy jeszcze jako po prostu DJ-e, którzy należeliśmy do tych pierwszych, powiedzmy, i tam walczyliśmy o ten house, bo był taki moment, że ten house się gdzieś tam skończył. Nie było go gdzie grać. No i namówiliśmy tą Violettę, która była bardzo niechętna w ogóle, żeby w końcu Hejs tam nad nią pracował, Szamut, ja i tam. Koniec końców zostaliśmy rezydentami w czwórkę. Każdy jako niezależny DJ. Hejs, Szamut, ja i Mental. I generalnie na naszych czterech nazwiskach opierały się wszystkie piątkowe, sobotnie i środowe imprezy, które się w tej knajpce odbywały. A knajpka była takich gabarytów, że na stojąco, na te imprezy już taneczne, to tak maks w tym klubie się mogło zmieścić 80 osób i to było po prostu na śledzia wtedy. Ale jako, że był ten dziedziniec, jeszcze tam, bo tam później powstał parking strzeżony, ale jeszcze wtedy tam nie było parkingu strzeżonego, czy tam tylko część była parkingiem strzeżonym, więc tam wszyscy wjeżdżali w ogóle sobie jeszcze autami pod same drzwi prawie. I na tym dziedzińcu generalnie trwała też impreza, mimo że tam nie było nagłośnienia, tylko przez okna było trochę słychać. Więc nam przez imprezy tam się przewijało na przykład 250 osób na takiej imprezie, gdzie do środka mogło wejść 80. I połowa ludzi spędzała czas po prostu na open air, nie? Tam z piweczkiem, z drineczkiem, tylko wchodziła po drinka i tam się działo na bruku też, nie? Więc była wielka impreza, wielkie środy, wielkie piątki, wielkie soboty. Nie? No dobra, a jeśli właśnie ten house, to w sumie jestem ciekaw, bo kiedyś gadaliśmy chyba w Musie o tym,
oddzielasz, jakby świadomie rozdzielasz to, że faktycznie już cała ta ekipa, Niewald, Barthes, Matthew Clark, są ci flagowcy, to jest troszeczkę już następna era tego poznańskiego house'u? To w ogóle jest zdecydowanie następna era, to nawet bym powiedział, że to są dwie ery dalej, to są ludzie, którzy, znaczy nie, no inaczej, Niewalda, ja już gdzieś usłyszałem Niewalda i słyszałem o Niewaldzie w czasach, gdzieś tam na początku 2000 lat, powiedzmy 2003-2004, gdzieś tam, nie wiem kiedy on do końca zaczynał, ale, bo ja się spotykałem wtedy z dziewczyną z Konina. Znaczy, ona mieszkała ze mną w Poznaniu, ale bywałem też w tym Koninie. Grałem też jakąś imprezę w Koninie. Niewykluczone, że z Niewaldem, ale na pewno gdzieś go słyszałem i stwierdziłem, że fajnie koleś gra, że ogarnia temat. No i wiem, że pamiętam, że był z Konina po prostu. Bo to jakby właśnie ówczesna moja... kobieta uświadomiła mnie, że jest tam taki DJ Niewald u nich, od nich z miasta. I teraz pytanie, bo. Dużo osób z branży mówi właśnie o jakby Łuki, no ty kręciłeś turbo grube house'owe biby, nie? Razem z ekipą. Niestety, to że się wtrącę, nie mamy na to kurde poparcia w internecie, bo to było przed tym wszystkim. Idealnie, bo oni wszyscy właśnie, z kim o tym rozmawiam, mówią, że Łuki, pierwsze co trzeba powiedzieć, przespał erę social mediów. Kompletnie nie przespał, tylko to była naturalna... ja jestem bardzo biegły w social mediach, tylko pamiętajmy o czymś takim jak zmęczenie materiału mówię o klubowiczach, o ludziach, nie? Nie tylko pod względem... Ile można chodzić ciągle na te same imprezy, bo my przecież cały czas kupowaliśmy nowe płyty, zapraszaliśmy może, mieliśmy taką formułę, że raczej, bo nie było budżetu na zapraszanie gwiazd zagranicznych, chociaż zdarzyło się kilka takich pussy stacji ze sponsorem, ale to były wszystko samofinansujące się i zarabiające imprezy, bo od samego początku były biletowane i my przez to też wprowadziliśmy w Poznaniu zwyczaj biletowanych imprez, gdzie na przykład Wrocław, Kraków, nie wiem, czy się do tej pory nie boryka z tym problemem, gdzie w czasach, kiedy my mieliśmy imprezy za dwie dychy, a czasami za 25, czyli 20 lat temu na przykład, czy 15 lat temu, to we Wrocławiu i w Krakowie były wszędzie wejścia do klubów za darmo. I tam potem, jak gdzieś grałem, to tam była ciągła rotacja, raz impreza była fajna, raz nie była fajna. Ludzie też się pojawiali, raz tacy, raz inni, bo wszyscy mogli wejść wszędzie. A tutaj był bilet i przychodzili ludzie targetowani na daną imprezę i to też było fajne. A jednocześnie nie wchodzili tacy, którzy właśnie by weszli z ulicy i niekoniecznie by poprawili klimat, wręcz mogliby go pogorszyć. Czyli nie przespałeś coś według ciebie? Absolutnie nie, tylko po prostu raz. Nasza główna, rdzenna ekipa, która oczywiście ewoluowała, zmieniała się, pojawiali się coraz to nowsi, młodzi i to trwało kilkanaście lat przecież. No. Od 2000 roku mamy teraz 20 lat minęło, tak? A można powiedzieć, że powiedzmy ja już tak bardzo odpuściłem granie od 3 lat, a wcześniej zawsze robiłem... Pussy stacje zawsze były udanymi imprezami, na przykład w Esku, tak? Tylko że teraz, jak już przez, nie wiem, powiedzmy, jak pussy stacje, które organizowałem 3 lata, 4 lata temu, to już było ewidentnie widać, że jak zrobiłem raz na rok urodziny Pussy Doga i Łukiego w Esku, to przyszła stara ekipa. I wtedy było 700 osób w klubie i jeszcze ileś, które się nie dostały przed Esku, tak? Ale na standardową pussy stację to zawsze ktoś tam ze starej ekipy przychodził, ale to już była nowa publika Esku. Także to już... I był taki moment, że Esku się gdzieś tam, tak jak mówię, przeniosło z Esku Lapa, przeniosło się tylko część ekipy, bo właśnie część, to o czym wcześniej mówiłem, część się obraziła, bo w nowy Esku było za fajne, nie tyle za fajne, za czyste. No właśnie, za bardzo bling i nie było undergroundowym, obskurnym, czarnym eskulapem. I to już się nie podobało i już się za to obrazili, przestali tam chodzić. Ale wtedy pojawili się nowi, młodzi i nadal jeszcze to było kilka dobrych 8 lat, powiedzmy, czy ileś, kiedy...
Pussy Dog miał nową ekipę na przykład i ta ekipa ciągle się zbierała. Także my promowaliśmy imprezy bardzo w internecie i jakby my nawet byliśmy, powiem tak, my przecież jak zaczęliśmy właśnie w 2000 roku, jak zaczęliśmy Pussy Doga, to mieliśmy forum na stronie Pussy Doga, które jak było oczywiście tak dobrze nam wychodziły imprezy, że jak to w Polsce pojawili się jacyś geniusze, którzy zaczęli nam na przykład spamować forum i wrzucać nam jakieś tam... No, pierwsi hejterzy poznańscy, nie? Ale naprawdę, ale tacy zaangażowani, że nam zatkali forum, musieliśmy forum na przykład zamknąć na stronie, bo tam z automatu jakiegoś tam zaczął wrzucać tam na przykład i wrzucił nam 5000 tego samego posta, nie? Na przykład, nie? Że tam, po prostu wyłączyliśmy to w forum, stwierdziliśmy, że tam granie warta świeczki, tam użerać się, bo na początku się użeraliśmy oczywiście z jakimiś takimi jeleniami, ale potem stwierdziliśmy, że to kompletnie nie ma sensu. No ale teraz to człowiek wie, że nie ma sensu, a wtedy to jakby, no nie wiem, imprezy były super, naprawdę wychodziły super, ludzie byli zadowoleni. A tu nagle, wiesz, w internecie nagle pojawia się taki i owaki, to nie tylko dotyczyło forum, to mnie się na przykład na drzwiach ówczesnej Astry GSI pojawił napis gwoździem na przykład, nie? Czy na masce, nie? Jakieś, nie? No debile, no ale trudno, zawsze tacy byli, teraz też tacy są, nawet jest ich więcej. Są, teraz się mogą wyszczekać, teraz nawet im się nie chce rysować. My byliśmy pierwszymi, którzy tu w Poznaniu, bo my zrobiliśmy sobie taką, jeszcze nie było RODO i tak dalej, każdy, kto chciał się zarejestrować na naszej stronie, wpisywał tam swojego, za zgodą oczywiście, swój numer telefonu komórkowego i swojego maila. I my, to jeszcze były czasy gadu-gadu i bramek do wysyłania SMS-ów, 160-znakowych, jak wiadomo. I my normalnie waliliśmy z gadu-gadu, a mieliśmy w tej bazie, ja tą bazę gdzieś do tej pory mam swoją drogą tych numerów, ale mieliśmy 3-4 tysiące numerów komórkowych i 5 tysięcy maili i my przed każdą imprezą wysyłaliśmy SMS-a na przykład, i to szedł SMS taki na początku tygodnia i potem przed samą imprezą, jeszcze w piątek na przykład przed sobotnią, szły normalnie SMS-y na wszystkie te komórki, że będzie impreza i szły, wysyłaliśmy maile, także absolutnie to były początki właśnie internetu i tego i absolutnie z tego korzystaliśmy. To, ja uważam, że to co nastąpiło, że my potem zaczęliśmy już coraz mniej grać, no to wynika z tego, że przede wszystkim większość naszej ekipy i to nawet już tej kolejnej i kolejnej i kolejnej, bo po prostu wymiękła i przestała chodzić na imprezy, bo taki przeciętny żywot klubowicza, już kiedyś też o tym myślałem, to jest tak naprawdę tylko kilka lat. My tych ekip... Głównie studenci, nie? Głównie, to są zawsze głównie studenci. Takie dwa chyba przeskoki, nie? Że studenci i potem ci, którzy już odchowali dzieciaki, nie? No ale ci, którzy odchowali dzieciaki, to jest większość naszej, obecnie większość naszej ekipy, to są ludzie, którzy przyjdą okazjonalnie na jedną imprezę w roku albo jak będzie coś specjalnego i tak dalej, a to nie są ludzie, którzy zasilą klub w każdym tygodniu, nie? Więc... Ale skoro jakby rozkręciłeś Pussy Stację i Pussy Doga, to mnie ciekawi, bo też zasięgnąłem znowu języka i piszę do mojego wuja, mówię, a wy się tam znacie z Łukim, mówię, możesz mi tak coś o nim podrzucić, żebym mógł poruszyć w wywiadzie, on mówi, no zarywał do mojej kuzynki. Ja mówię, dobra, wystarczy, nie? Ja mówię, to czemu Pussy Dog? Bo co, bo tak, tak... Nie, wiesz co, dlaczego Pussy Dog? To jest w ogóle... Znaczy inna sprawa, że ja w czasach swoich singlowskich to... że tak powiem, no... Pięknie było. Pięknie, no... No było jak było, moja żona jest tego świadoma, więc ja mogę otwarcie o tym mówić, ale... To ja też nie uważałem się za jakiegoś love storanta. Ja po prostu notorycznie cały czas szukałem dziewczyny. No a z niektórymi dziewczynami po prostu świadomie, to za obustronną zgodą, byliśmy sex friends, a nie dziewczyna i chłopak, no więc i jak się szczerze do tematu podchodzi, no to można mieć też sex friends, a można też szukać dziewczyny i na przykład spotykać się z jedną dziewczyną, drugą, trzecią, no i na przykład po tygodniu, miesiącu albo dwóch stwierdzać, że to nie jest to i szukać dalej, no w związku z tym, no faktycznie z wieloma dziewczynami się spotykałem. To kto wymyślił tego Pussy Doga?
Kto wymyślił Pussy Doga? Wiesz co, Pussy Dog, właśnie tu wracając do tematu Pozdali i Violety, tego Pozdali na Wrocławskiej, w pewnym momencie nam się coś nie poukładało i z Violetą się trochę poprztykaliśmy i przestaliśmy tam grać. A na Pozdali wszyscy nasi klubowicze, którzy chodzili na nasze imprezy, mówili PD. Idziemy do PD-ka. I my stwierdziliśmy z Szamutem, że tworzymy swoją formację, będziemy robić imprezy w różnych miejscach, ale będziemy robili te imprezy nadal jako PD. Okay. I burza mózgów, i zrzuciliśmy parę nazw, które miały mieć właśnie PD jako inicjały. No i tak jakieś tam funky dunky i tam różne inne rzeczy, a mi się spodobał Pussy Dog, bo wtedy właśnie... Pięknie było. Pięknie było i spodobała mi się ta nazwa i dlatego był Pussy Dog. Poza tym to jeszcze był taki czas, że nie zwracało się na to uwagi, bo potem faktycznie, jak tutaj Pussy Dogi się rozkręciły, to nagle się okazało, że jak się wejdzie na pussydog.com, to jest strona porno, tak? A pussydog.pl to była strona w Polsce o clubbingu house'owym, tak? Więc potem może ktoś rzeczywiście mogło to w pewnych tam ekspansjach, powiedzmy, przeszkadzać, ale my działaliśmy głównie na rynku lokalnym, jako DJ-e byliśmy zapraszani bardziej do innych miast niż no, zdarzyło się, że robiliśmy parę imprez w innych miastach pod naszym szyldem jakby, ale raczej jakby Pussy Dog był taką formacją organizującą imprezy zdecydowanie tutaj, w Wielkopolsce. Okej, okay. A jak pussydog.pl to była właśnie strona o clubbingu, to o clubbing zahaczając, pytanie, które zadaję właśnie tu moim gościom i też gościom, z którymi robię wywiady poza studio, to czym jest dla ciebie dobry clubbing? Też wczoraj właśnie o tym rozmawiałem właśnie z żoną, że obecnie na przykład dla mnie dobry clubbing to jest głównie w takich miejscach offowych. Nie wiem, jakie są teraz, bo już naprawdę mało w tej chwili chodzę, a poza tym, jak wiadomo, od kilku miesięcy się nigdzie nie chodzi. Chociaż wiadomo, że kto tam, że podziemie jakieś pewnie działa, ale jeszcze zanim to się stało z tym COVID-em, kiedy było normalnie, to dla mnie nadal takim rdzennym clubbingiem były te takie offowe kluby, już też nieistniejące, jak 8 bitów na przykład. Jak... A to ten pan nad nami był właścicielem 8 bitów. No, jak Lab, jak tego typu miejsca. Chyba są pewnie jakieś następne takie miejsca, to wy bardziej wiecie niż ja. No teraz głównie króluje Tama, Lab, Schron. Tama jest taką, Tama jest trochę inny level, bo Tama jest taki, rzeczywiście Tama to jest bardziej taki następca starego Esculapa, bo to już jest ten gabaryt. To jest taki mainstream undergroundu. To znaczy nie, no to jest, no powiedzmy, że to jest mainstream undergroundu, ale to jest dla mnie underground nadal, no mimo, że faktycznie można znaleźć takie, pokusić się o stworzenie pojęcia mainstream undergroundu. Krótka reklama. Tama. Aha, bo ja uważam, że w momencie, kiedy moi koledzy, z którymi zaczynałem grać techno, też grałem techno kiedyś, na samych początkach. Twój set jest w tym worku setów 30 lat polskiej sceny techno. Jest, ale tam jest taki... I tam jest house'owy set. Tech house'owy taki, no. To jest taki set, który nagrywałem na... chociaż nie pamiętam, jaki tam jest set. Tam jest taki smaczek dreadtechowy, ale jak go słuchałem, tam jest dużo pozytywnych kawałeczków, tak, raczej house'owy. No tak, ale to nie jest, ale to nie jest set z kawałków... Dua Lipy, nie? Z kawałków nagrywanych w 90-tych latach, nie? Okej. Okay. Więc ja mówię o tym, że zaczynając grać z winyli w 96 roku, kiedy kupiliśmy gramofony i tak dalej, graliśmy takie trezorowe techno i minima. Ale to myślisz, że to tego twojego seta i ciebie wrzucili do 30 lat polskiej sceny techno, bo się faktycznie przysłużyłeś rozwojowi tego clubbingu polskiego? Ja uczestniczyłem w całym tworzeniu poznańskiego rozdziału. Okay. To była inicjatywa jednego z kolegów, który strasznie się jakby zaniepokoił, już kontaktując się z tymi ludźmi, którzy tworzą tą książkę, że nie ma rozdziału o Poznaniu.
i odezwał się do nich. Oni powiedzieli, że jeżeli znajdą się jakieś nowe pieniądze, jakiś tam crowdfunding i tak dalej, to zrobią rozdział o Poznaniu i on go może napisać. To jest Piotr Kędziora, taki nasz ziomek z pierwszych klabersów poznańskich. Okay. I Piotr faktycznie zrobił crowdfunding, po czym zaprosił do rozmów DJ-a Mua, czyli chłopaka, który ze mną zaczynał grać w Esculapie w 96 roku. Okay. Audio Rotaxa, czyli Wagara, mnie, Filasa, który... Oni mamy Vinylgate, nie? Vinylgate, od teraz ośmiolecie, z tego co dzisiaj widziałem, że wrzucił, będzie, ośmiolecie będzie obchodził jego sklep z płytami. I jeszcze parę innych osób i my tworzyliśmy jakby, znaczy on pisał, ale na bazie jakichś tam informacji od nas, zadawał nam różne pytania, mamy swoją grupę na Facebooku i on napisał cały jakby rozdział o Poznaniu, w którym jakby uczestniczę również, tak? Więc coś tam o mnie też będzie. Moje nazwisko na pewno się tam pojawi, bo czytałem to, co napisał. Nie nazwę tego wypocinami, bo całkiem fajnie tam to wszystko... to wszystko gdzieś tam rozwinął. Nie? Ale jakby totalnie akceptujesz to, że to jakby ten clubbing, który tworzył Łuki z ekipą, teraz przeszedł mocno w, po pierwsze to rozbicie, które już się pojawiają osobowości, które starają się tłumaczyć. Tego wiesz, świadka premium, gdzie jest house taki ładny, ładnie brzmiący, prosecco i ten underground, który jest głodny z powrotem tego, że wiesz, peace, love, unity, respect, ja wchodzisz jak chcesz. Na ten temat to ja bym mógł rozmawiać godzinami, bo ja ogólnie właśnie wywodzę się z, nazwijmy to, undergroundu. Dlatego zacząłem to grać, dlatego to lubiłem, kochałem, bo byli inni ludzie, inna muzyka, a nienawidziłem dyskotek. Okej. Okay. Definicja dyskoteki według ciebie? Teraz każdy klub, taki bling bling to jest, można powiedzieć, dyskoteka, ale kiedyś były dyskoteki typu Yama, Jack i inne, a były kluby. Obecnie nawet DJ-e, którzy zaczynali w tamtych miejscach grać. W których dyskotekach? Czy w dyskotekach też okay. Jakby już weszli do historii jako DJ-e klubowi, ale dla mnie i dla wielu z nas na początkach, tam pod koniec lat 90. to były dwa różne światy. Tam była inna ekipa, taka, której my nie chcieliśmy mieć na imprezach, bo tam można było dostać po kubku, tam były jakieś dziwne powiązania właścicieli, tak? No jak to w takich miejscach. No inna po prostu publika, no nazwijmy to łagodnie, inna publika, ale też inna muzyka. Jeżeli ja w czasach, kiedy były tak zwane house'owe czwartki w Jacku i chodziłem tam, będąc już szanowanym poznańskim DJ-em, chodziłem tam z kumplami, bo oni zawsze mówili, idziemy na dupy do Jacka. Oczywiście takie, no tam wiadomo, piwka, wesołe papieroski. Się nie tłumacz. Ale przyznam, ja bywając na tych czwartkach w Jacku, gdzie naprawdę trzeba było też tak trochę ostrożnie, można było tam, my takie szczawiki chudziutkie, tam wiesz, a tam dużo karczydlaków i tak dalej, to ja tam, to mogę ci powiedzieć dokładnie, nawet dać ci numer kawałka, nie nazwę kawałka, bo przez całą imprezę, a był taki okres, że tam chodziliśmy, to był okres triumfowania tego numeru, to ja przez całą imprezę jeden numer uważałem za znośny, który tam był zagrany, reszta była nie do słuchania i to w ogóle nie był dla nas house. Mimo, że tam to się nazywało house. I tym jednym numerem był DJ Tonka. Jaki to był numer? Wiem, o co ci chodzi. No, ten numer to był... Wiem, o co chodzi. Wiesz, o jaki numer chodzi, ja też nie pamiętam. To był najlepszy numer grany i jedyny, który ja, moje ucho DJ-a w tamtych czasach akceptowało. Także uważam, że ja byłem w kompletnym undergroundzie, a tam był mainstream, powiedzmy. Co to była za afera z Niemcami z Berlina w Poznaniu? O, to była duża afera, dwa duże eventy. Nie wiem w ogóle, bo to też się pojawi w książce tej o 30 lat techno, bo to byli DJ-e berlińscy, którzy przyjechali
nie wiem, kto ich tam przysłał, czy się sami zgłosili do Esculapa, czy coś, ale nagle się okazało, że oni chcą zrobić duży event, dużą imprezę i to taką dwudniową, piątek, sobota w Esculapie. Ale chcą zagrać z lokalnymi rezydentami. I okazało się, że jest to dwóch super ziomków, Honza i Charleston. Jeden zresztą u mnie spał, jak jeszcze w bloku z rodzicami mieszkałem. Tam, ale mój brat, z którym miałem pokój, był akurat w Londynie, przez tam pół roku siedział, no to Charlie tam spał na łóżku mojego brata, bo nocowałem. A potem mnie odbierał trabantem, jak w Berlinie po płyty pojechałem na przykład. Miał trampka, specjalnie tak świadomie miał trampka, myślę, bo to był taki też... Ale to byli goście, którzy wjechali z imprezą, z takim sound systemem. Potem odpuścili sound system, bo stwierdzili, że im się to nie opłaca na drugiej edycji tej imprezy. Te imprezy się nazywały Bass Kicks. Mam nawet na ścianie w swoim piekiełku mam te plakaty z tych imprez. Ale oni zrobili taki event, że tam na sobotnią główną imprezę przyjechała też Ellen Alien jako gwiazda główna. Byłem na jej secie w Tamie ostatnio. A ja mam od niej bezpośrednio podpisanego white labela z jej autografem, bo wtedy raz przed nią grałem. Grałem z temperaturą, byłem mega wkurzony, bo grałem, bo dostałem gorączki w tą sobotę, gdzie miałem tam grać akurat z Ellen Alien i po prostu mam zdjęcie z tej imprezy, w sweterku gram, bo mi było zimno i stróżki potu mi leciały, ale zagrałem seta, po czym zmieniłem się z nią. Ona dała nam jakieś właśnie winylki w prezencie z podpisem i bardzo sympatyczna, zresztą ona teraz jest znacznie większą pewnie gwiazdą w tym świecie niż wtedy była, ale już wtedy była znana, a to był rok 97. Ona ma teraz 50 kilka lat laska, jak grała w Tamie, to jak ktoś mi powiedział tę cyfrę, to ja nie dowierzałem, nie? To ja mówię, ja w przyszłym roku będę miał 50, we wrześniu. Jasne. Nie, no to... Można powiedzieć, że to co, no, mogę cię świadomie nazwać DJ-em starego pokolenia. No zdecydowanie tak. No, ja wcale się tego nie wstydzę. No, ktoś to musiał kiedyś tu zacząć. No. Co to była za inwazja z Poznania na Mega Klub w Katowicach? Wiesz co, w Katowice były w ogóle i Mega Klub, i obok Inkubator. To były miejsca, w których bardzo lubiłem grać. Śląska publika była taka mocno szalona. Dobrze potrafili pociągnąć imprezę. No, także... Zawsze chętnie tam jeździłem, na Śląsk, naprawdę. Jeździłeś, a w czym wtedy jeździłeś? No wiesz co, to właśnie to były czasy, że dużo, na wiele imprez jeździłem pociągami, samochodami na początku, a miałem Astra GSI i to było szybkie auto jak na tamte czasy. A ty zawsze lubisz szybkie auta, nie? No lubiłem, no, tam na takie, na jakie było mnie stać zawsze, nie? A co to za akcja, że się bujałeś zimny łokieć po Helu z Passatem, zanim to było modne? A kto mówi, że się tam bujałem z Passatem? Jechałem tam Passatem, miałem nastoletniego Passata, ale coupé, kupionego od rodziców mojego kumpla za 3000 zł. I jeździłem nim rok, po czym go rozwaliłem i sprzedałem dla papierów za 2000 zł. Ty, ale ja mam teraz też paska B5, nie widziałeś? Srebrnego, pięknego. Ale to była... bo to jest B5, czyli piąta edycja, tak? Jest cudowny poliftowy, stary w sedanie. Ja miałem, jeżeli od początku była ta nomenklatura używana, to była B2, ale w wersji coupé. Rocznik 81. Przyjąłem baschedę, nie, to ja mam 2000 chyba jeden. Rocznik 81, ja go kupiłem w 96 roku, czy 7 roku, czyli miał 16 lat. Mhm. Jak na pierwszy wyjazd jechałem z dwoma kumplami DJ-ami, to coś mi się zaczęło dymić spod maski, podnieśliśmy machę, a tam był jeszcze taki filtr oleju, jak w dużym Fiacie, na takie zawleczki metalowe otwierało się jakby pokrywę do filtra powietrza, przepraszam, nie oleju, tylko powietrza, i tam w środku był taki okrągły filtr powietrza, a tam olej pływa, no. I tak stanęliśmy. Czy... W filtrze powietrza powinien być olej? Chyba nie. Wytarliśmy szmatą, włożyliśmy filtr z powrotem, zamknęliśmy, pojechaliśmy dalej. No. I dojechał. Oczywiście, że dojechał. Szedł 170 przecież. No. Ale cały bok prawy miał tak pofalowany. Ale jeździł i dawał radę. No. Ale to teraz sportowa betka, piątka.
O Jezu, sportowa betka, ja piątka. Ja nigdy piątka, ja zawsze trójka. To jest trójka? Trójka w kombi, tak. Ja zawsze trójka w kombi. O chłopie, ale co, dumny jesteś, że teraz betka? Czy chcesz? A bo ja widzę, jak ty się udzielasz ambitnie na socialach. Ja nie jestem dumny, ja jestem tak zwanym według nazewnictwa top gearowego, jestem tak zwanym petrolhead i jaram się samochodami i mam swoje ulubione i dobrze, gdybym zarabiał więcej pieniędzy, to jeździłbym może Porsche'ką, ale w tej chwili dla mnie jedynym słusznym wyborem jest raczej BMW, no bo... Ale to widzę, że ty jesteś jako jeden z niewielu aktualnie bardzo zagorzałym fanem nowej M4 i bronisz w socialach tego zawzięcia. No i powiem więcej, siedziałem w ten... To nie chodzi tylko o nową M4, tylko czwórka ogólnie, bo chodzi o ten przód, tak? Pewnie. Dla mnie jest genialny i idealnie pasuje do tej linii. A ci wszyscy hejterzy, którzy tak gadają, to po pierwsze, część z nich zmieni zdanie, a druga część zmieni zdanie, jak te auta będą kosztowały 30 koła za naście lat, to wtedy nagle będzie okej, no się opatrzy. Bo ja, żeby nie było, ja nie jestem jakimś tam bezkrytycznym fanem BMW. No. Na przykład te duże grille mi się bardzo nie podobały w X, chyba X7, taka duża jest. X7 i X8, takie krowy. W siódemie już mi się opatrzy, już stwierdziłem, że nie jest najgorzej, ale też mnie raził na początku. Ale trójka, znaczy akurat ja jestem fanem trójki, bo to jest takie auto już wystarczająco duże, ale jeszcze do ręki, jeszcze super wyszło, przyprowadzące. Nie? No Q8 to jest Audi, a X8 chyba nie wyszło. No, ja powaliłem. Mów dalej. Tak, X7 to jest taka locha, większa od X5, no. Ale ja nic, ja SUV-y nie za bardzo. Nie, to lepiej. Ale musi być tył napęd, tak? Nie, napęd na 4 już, a no, w drugim aucie. Ale no? Tak, kiedyś tylko tył. No, albo tył, albo na 4, absolutnie nie przód. A w BMC ten napęd na 4 jest i tak bardziej faworyzuje tylną oś, więc i tak można nią robić takie rzeczy, jak się robi tylnym napędem. I teraz jako gość, który tworzył tak naprawdę poznańską scenę klubową i zostałeś właśnie doceniony przez autorów tej książki 30 lat polskiej sceny techno i będzie tam też moment o tobie. Nazwiska się pojawia, nazwisko się pojawia tak w różnych tam etapach. Ale ci ludzie z branży wiedzą, co tak naprawdę dał temu światu, klubowemu światu Polski Łuki Pussy Dog. To jakie z twojej strony, z twojej perspektywy, jaka jest rada dla młodych? Bo zadaję to pytanie właśnie moim gościom też. Mm-hmm. Jaka jest twoja rada dla młodych DJ-ów w kontekście kariery, żeby naprawdę dobrze sobie w tym klubowym świecie radzić? I... Ja myślę, że to jest złożony temat, bo to z jednej strony trzeba być... Z jednej strony trzeba mieć luz, trzeba to kochać oczywiście. Z drugiej strony trzeba być ogarniętym i tak nie dać się pochłonąć tylko używkom i bailando do przodu, tak? Bo znam DJ-ów, którzy się zatracili. Nie DJ-ów i klabersów, którzy się zatracili, bo przesadzali, a ja mam jakieś wewnętrzne hamulce w swojej głowie i wydaje mi się, że jestem osobą, która jakoś tam się specjalnie od niczego nie uzależnia. No, tam przez tyle lat klubingu... Ale to Pussy Dog, coś tam, gdzieś coś... Też się można wyluzować z różnych z takich tematów. No, jestem obecnie ze swoją obecną partnerką, żoną od lat 5, partnerką od lat 11. Mamy dwójkę małych dzieci. A widziałem, zabrałeś to nieraz już w ogóle przed DJ-ką widziałem, stoi Łuki ze swoim dzieciątkiem. Julas tam tańczył, wiadomo, no ale na torze Poznań, tak. Ale no, ja poza tym nie ukrywam, że sam clubbing na tyle się pozmieniał, że nie jest już dla mnie w moim tam top zainteresowań. Ja teraz wolę kitesurfing niż clubbing na przykład. I wolę motoryzację i kitesurfing, a clubbing jest powiedzmy na trzecim miejscu i muzyka, że zawsze będzie w mojej głowie. Nie? I wracając, to twoja rada dla młodych, żeby naprawdę dobrze sobie radzić w klubowym świecie w kontekście właśnie DJ-ki i tworzenia klubowego świata? Wiesz, niektórzy mogą mówić, on sobie może radzić, ale to jest łuksi-fuksi. Bo tak niektórzy na mnie mówią, łącznie z moją żoną, łuksi-fuksi.
którą serdecznie pozdrawiam. O, właśnie mi się przypomniało, że miałem to zrobić. Ale ile razy już o tobie wspomniałem. No. Tak, uksi fuksi, bo ja tam potrafię znaleźć w 94 roku 700 zł na chodniku, tak, czy tam, nie wiem, no na imprezach znajdowałem bardzo często siano i to taki sposób, że podchodziłem do baru, witałem się, osiemka, siemka. Teraz znamy przyczynę sukcesu Łukiego. Pięć dych. Kurwa, pół godziny tu stoję! I tak, stąd te wszystkie BM-ki i tak dalej, dokładnie. Wszystko jest znalezione, w ogóle z fuksem, no. Wiadomo. Nie, ale nie, no recepta na sukces, no robić to, co się kocha i robić to niezmiennie, nie przerywać, nie poddawać się, no proste, no taki banał, ale konsekwencja jest najważniejsza, no. Nie będę tu odbijał piłeczki do prowadzącego wywiad, no ale ja widzę u tobie, u ciebie widzę konsekwencje na przykład i chociażby siedząc tutaj widać tą konsekwencję i to się szanuje i na pewno dzięki. Dokładnie no, w ten sposób się do czegoś dochodzi, a jeżeli ktoś chce tylko odcinać kupony i tak naprawdę być DJ-em po to, żeby zarywać laski, bo, no to... A jest trochę takich? A jest takich, no zwłaszcza, że teraz już nawet nie trzeba umieć miksować, więc... Czyli konsekwencje. Trzeba kochać muzykę przede wszystkim, bo... Wiadomo, inna sprawa. Mimo, że ktoś może mi tam zarzucić, że tak nie było i tak dalej, bo były takie momenty, jak się rozstałem z techno, że chaos to przecież komercja, ale to już przed chwilką o tym rozmawialiśmy. Był taki moment, że chaos był tak popularny, ten nasz undergroundowy, nazwijmy to chaos, był tak popularny w Poznaniu, że stał się tym mainstreamem undergroundu, jak to nazwałeś. A mainstream undergroundu dla wielu to już nie underground, więc... A dla mnie zawsze, biorąc pod uwagę, że równolegle działały te wszystkie kluby, gdzie taki faktycznie komercyjny chaos, którego ja nawet chaosem nie nazywałem, istniał, to dla mnie to zawsze był jakiś tam w jakimś stopniu underground. Ja nigdy nie grałem utworów, które by mi się chociaż troszkę nie podobały, tak? Okej, mogłem się nagiąć i zawsze dobierałem seta do publiczności. Też nie byłem DJ-em takim, który, bo są też tacy, którzy, dobra, ja edukuję, w dupie mam, co się dzieje na parkiecie, jadę swoje. Nie, no trzeba rozumieć się z publicznością i reagować na to, jak ona reaguje, ale zawsze to było zawsze w obrębie dostępnej mi muzyki, którą przyniosłem, tak? Nie naginałem się na zasadzie takiej, że zagraj mi Beyoncé, to dobra, to czekaj, od razu jest, proszę. Nie, sorry, to jest impreza house'owa, jak chcesz Beyoncé, to idź piętro wyżej. No. Czyli konsekwencja, miłość do muzyki, rzetelna praca, jednocześnie... I trochę szczęścia, no, to na pewno, to na pewno, no. Cudownie. Bo wiesz, tak naprawdę ja zostałem DJ-em dlatego, że pół roku wcześniej podczas okienka na studiach poszedłem sobie na stary rynek, dosiadł się do mnie Niemiec, którego okradli z siana, któremu pożyczyłem ostatnie swoje 10 zł z portfela, bo byłem studenciakiem. On za to miał, bo bilet do Kolonii powrotny miał, ale za to kupił sobie jakieś sandwicze żeby na podróż. Potem mnie zaprosił, ja tam pojechałem, zaprosił mnie do siebie pod Kolonię, ja pojechałem tam z kumplem, załatwił nam legalną pracę na całe lato, gdzie zrobiłem trochę pieniędzy i pokupowałem sobie mnóstwo CD-ków jeszcze z taką muzą. Jak z nią wróciłem, zrobiłem swoje urodziny we wrześniu w firmie mojego ojca, gdzie zaprosiłem osób 30, a przyszło 60. Zrobiłem drugą edycję tej imprezy, bo była tak udana, to zaprosiłem kolejne 40, to już przyszło prawie 80. I tydzień później nagle się okazało, że rusza Malta Club, pierwsze imprezy techno... Bartek mi mówił, żebym zagadał ciebie o Malta Club. No i właśnie, i tam ja zacząłem, a grał tam Maciej Ostoja-Zagórski, DJ radiowy z Radia S, on tam organizował te imprezy i wrzucał tam muzę z CD-ków. I ja mu CD-ki przynosiłem, zagraj. Pierwszy, drugi, trzeci numer z tej, tutaj, to i to. I on mi po prostu po dwóch tygodniach zaproponował, Łukasz, słuchaj, to może ze mną zaczniesz tu grać. I ja tak zacząłem grać. Także można powiedzieć, że taką kolejnością zdarzeń, przez to, że gdzieś tam poznałem jakiegoś Niemca, przez to wyjechałem do Niemiec, przez to bla, bla, bla. Tu pokupowałem płytę, tu wróciłem i nagle zostałem DJ-em, no, więc to... Czyli przez Niemca, któremu pożyczyłeś dychę. Tak.
10 zł polskich nowych. No i poznaliśmy historię, jak powstał w ogóle Łuki Pussy Dog. Pożyczajcie pieniądze Niemcom, a będziecie jeździć niemieckimi samochodami. Klasy premium. Mamy to, Łuki. Dzięki serdeczne. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Twoja historia bo w ogóle turbo dobra. Piona, dzięki wielkie. I zaraz zagramy chwilę seta.